Zadanie drugie. Zasada zachowania energii. Teraz odwrotnie. Teraz tutaj mamy ziemię. Ciało znajduje się na pewnej wysokości H i zostało puszczone swobodnie. Słowo puszczone oznacza, że prędkość początkowa jest równa 0, czyli mamy daną wysokość początkową, a chcemy obliczyć, z jaką prędkością końcową piłka uderzyła o ziemię, czy tam ciało. Znowu korzystamy z zasady zachowania energii, która nam mówi, że energia początkowa jest równa energii końcowej. Energia początkowa. Jaką energię miało ciało w tym miejscu? Pytanie. Czy miało prędkość? Nie miało, czyli nie ma energii kinetycznej. Czy ma wysokość? Ma wysokość, czyli ma energię potencjalną. Wzór na energię potencjalną to jest mg razy h. Równa się. Energia końcowa. Koniec jest tutaj w momencie, w którym ciało uderza o ziemię. Czyli jak uderza o ziemię, to znowu pytamy, czy ma prędkość? No za chwilkę się zatrzyma, ale w momencie uderzenia ma prędkość, czyli ma energię kinetyczną. Mv kwadrat przez 2, tę prędkość nazwaliśmy vk. Dodać energia potencjalna, właśnie uderza o ziemię, czyli jest na poziomie dna zadania, czyli energia potencjalna jest równa 0. Skracamy po obydwu stronach masy i tym razem mieliśmy policzyć, ile wynosi prędkość końcowa, prędkość z jaką ciało uderzyło o ziemię. Czyli mnożymy obustronnie przez 2, to będzie 2 razy g razy h równa się vk do kwadratu, wyciągamy pierwiastek, no zadanie jest rozwiązane.